Siemano, witajcie, z tej strony Kifi, a dzisiaj, jak już widzicie po tytule, opowiem wam o tym, jak zdobyłem nową postać, czyli Bibi, praktycznie za darmo. Ale zanim to, słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze dzisiaj skrzyneczkę, żeby było fajnie. Jest tu fajna oferta za 23 zł, za którą dostajemy 170 gemów i megaboxa. Okej, słuchajcie, no i mamy 170 klejnotów, co mi się bardzo podoba, bo będzie oczywiście na następne megaboxy, które zobaczycie w następnych odcinkach. Jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, teraz tutaj zasubskrybujcie ten kanał. No i słuchajcie, dobra, mamy 170 klejnotów, no i mamy megaboxa. Megaboxa, którego mam zamiar teraz otworzyć. No i cóż, miejmy nadzieję, że będzie coś dobrego. Jest 5 przedmiotów, więc no nie wiadomo tak naprawdę. No możliwe, że nie będzie, ale dobra, jest 219 monet, całkiem spoko. Do Bula 10 punktów mocy, spoko. Do Barleya 19, spoko. Do Pam, ja bym chciał bardziej... O, do Shelly, to mi bardzo pasuje, bo Shelly bardzo lubię. Do Nity. No i dwa pozostałe bonusy, no to już chyba nie ma na co liczyć. Będzie bilet na wydarzenie, spoko, bo akurat jest właśnie event, no i 6 klejnotów. No i tak się prezentuje drop z jednego megaboxa, no dosyć słabo. Nie ma punktów mocy do postaci, którymi grałem najczęściej, no ale no spoko, tak czasem bywa. Ale słuchajcie, dzisiaj wam powiem o tym, jak zdobyłem Bibi, no bo o tym jest ten film. Jak widzicie, wchodząc teraz w nowych zadymiarzy, tutaj mam Bibi, która ma praktycznie zero, no nie grałem nią jeszcze ani razu, więc dzisiaj zagram sobie na odcinku po raz pierwszy. Ale jak ją zdobyłem? Po prostu grając sobie wczoraj, no troszkę mówię, trzeba nadgonić te pucharki, bo mam za mało. Ja wiem, że nadal mam za mało, ale muszę nadgonić te pucharki. No i wczoraj w końcu biłem 1600 pucharków, z którego odebrałem tutaj, słuchajcie, dużą skrzynkę. I dzięki tej dużej skrzynce, no nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że dostanę z niej Bibi, ale tak się okazało, że dostałem Bibi z tej skrzynki, co widzicie teraz na ekranie. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna skrzynka. Może coś dropnie do Colta, do Shelly i no nic ciekawego, dobrze. A więc jak widzicie, da się dropnąć z darmowej skrzynki całkiem fajną postać i teraz wybiorę sobie Bibi, bo jeszcze nią nie grałem, jeszcze nie miałem nawet okazji jej przetestować. Zostawiłem to specjalnie na odcinek, no i weźmiemy sobie starcie solo, zobaczymy jak mi pójdzie, bo jeszcze nie grałem, a wiem, że ta postać jest postacią, która jako jedyna ma ten tryb turbo, tak? Czyli ten trzeci dodatkowy pasek, co mnie bardzo ciekawi, jak to będzie w praktyce wyglądało. Jak z obrażeniami? O, bardzo wolno ona bije, ale no ja rozumiem, że potem to może odpychać, tak jak się naładuje ten pasek turbo. Z tego co czytałem przynajmniej, tak to wygląda. Widzę, że bardzo dużo skrzynek w ogóle na tej mapie dzisiaj jest. Bardzo mi się to podoba, bo ja lubię, jak jest dużo skrzynek. 1430 obrażeń z jednym dżemem. No i dobra, lecimy sobie, żeby zdobywać te skrzynki. O, jeszcze są, kurczę, te szejki. No to będzie nieźle. Dobra. Ja sobie pozwolicie, że pójdę po shakera, żeby tutaj tego... O! Ciach! Pięknie, pięknie. No i słuchajcie, idzie całkiem dobrze. Mam już 6 power cubesów. I wychodzi na to... O kurczę, ale jej zawaliłem mocno. To jest naprawdę... Wow! Dobra. Okej, mamy 7 power cubesów. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, spróbujemy się wpierdzielić tutaj. O, pięknie. Jeszcze jakby tego zdobyć. I co ja mogę... O kurczę, super moc. Może użyjemy? Może to będzie właśnie dobry moment? Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. O, dobra. Może na razie nie. Może na razie nie, bo mam, kurczę, shakera i mogę sobie tego Mortisa dogonić. Swoją drogą, bardzo bym chciał mieć Mortisa. Co on robi? Co on robi? Kurczę, no próbuję... Nie wiem, czy go tą piłką jakoś spróbować sieknąć? Chyba tak. Troszkę się waham, bo ostrożnie gram, bo pierwszy raz gram tą postacią. No ale... Kurczę, nie dostał nic. Dobra, no cóż, trzeba go dojechać w końcu. O kurczę, czy ja dam radę w ogóle? Tak, dałem radę, słuchajcie. Już myślałem, że nie dam radę sobie z tym Mortisem, ale dałem radę. No i słuchajcie, powiem wam, że naprawdę... Fajna. Nie wiem, czy to nie będzie moja nowa ulubiona postać, bo ostatnio mega dużo gram Rosą, która jest według mnie nadal zbyt OP, ale możliwe, że Bibi będzie moją nową ulubioną postacią, bo naprawdę przyjemnie mi się nią gra. Nieco wolniej, ale całkiem przyjemnie. Dobra, słuchajcie, spróbujemy drugą taką samą rundę, zobaczymy, czy mi równie dobrze pójdzie, no bo za pierwszym razem wygrałem, co bardzo mi się podoba, bo ja lubię, jak tak akurat nagrywam i za pierwszym razem wygrywam. No nie zawsze się to zdarza, ale jak się zdarzy, to jest bardzo miło. Dobra, pierwszą
skrzyneczkę rozwalamy, żeby już mieć tego Power Cubesa na start. Za bardzo jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem, jak działa ten tryb turbo. Czy on po prostu sam się włącza, czy ja to muszę kliknąć? No nie do końca, nie wiem, po prostu nie wiem. O, będzie shaker zaraz za mną. To bardzo przyjemna wiadomość, bo mogę sobie polecieć tam. O kurde, ale to ma obrażenia z tym shakerem. Ale to ma obrażenia. Jak rozwala, no to jest przecież OP. To jest kolejna OP postać. Nie wiem, czy mi się wydaje, że ona jest za dobra trochę. Nikogo nie ma. Myślałem, że jest. Dobra. Tam się biją, widzę na górze. Nie wiem, czy jest sens się pakować do nich. O, będzie shaker. Ja shakera jak najbardziej. Widzę, że mnie goni. Kurczę. No dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu teraz. Teraz tu chodź. O, pięknie. Ale go porobiliśmy. Cudownie. Te szejki to są jednak też dobre rzeczy. Patrz, z piłki dostał w końcu. O kurde, nie, nie, nie. No nie, na szejku był. Na szejku był i nie mogłem nic zrobić praktycznie. Ale jest drugie miejsce, co wydaje mi się dobrze. I tak druga ranga już po dwóch meczach, co jest super. No i cóż, ile mam pucharków? Mam na tą chwilę 1670 pucharków. To nadal jest mało. Ale celuję dalej, bo chcę w końcu Dynamike'a odblokować, co jest no, bardzo fajne. Już wiem, że Wiktoria go ma, nie wiem czy kojarzycie, już w ostatnim odcinku nawet. No to super. O, a potem 3000 bo. Super. Chciałbym te wszystkie postacie odblokować, ale zanim to, otwórzmy sobie jeszcze jedną skrzynkę. Może tak na koniec jeszcze jedną skrzynkę, zobaczymy. A może z tych małych skrzynek też coś dropnie? Kurczę, no nic nie dropło ciekawego, szczerze mówiąc. To może jeszcze jedną, to może jeszcze jedną. Dobra, zobaczmy. 17 punktów do Daryla, do Karla. No i tikety. No tikety niezbyt bardzo mi proszę. A może ja spróbuję właśnie zagrać w tej wielkiej grze? Spróbujmy. Spróbujmy, czy Bibi się sprawdzi. Co prawda moc ma słabą jeszcze, no bo praktycznie nie mam jej zaupgrade'owanej. Ale zobaczymy. Dobra, mamy taki team. Całkiem wydaje się, że damy radę. Wow, ile to jest osób. Ja to już nie grałem, tak szczerze mówiąc. Ale to jest ten tryb 5 na 1 z tego co rozumiem, tak? Dokładnie tak, dobra. Po co? O nie, kurczę, czy on może się leczyć jeszcze? Czy on się może jeszcze leczyć? Ja mu pamiętać muszę, żeby celować, chociaż nie wiem, czy przy Bibi to jest akurat tak potrzebne. 20 sekund. Mi się wydaje, że możemy dać radę, bo zobaczcie, jak go nawalamy. Zobaczcie, jak go nawalamy. Kurczę, mogę tą piłką lepiej rzucić, ale nie jest źle, nie jest źle, dostał, to najważniejsze. O kurde, no zginąłem. Jakby tutaj jeszcze były szejki. To by było słabe, już by było za łatwo, ale wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Słuchajcie, 50% ubite, damy radę. Damy radę zrobić to w jakimś fajnym czasie nawet. Kurde, znowu źle tej piłki użyłem. No kurde, nie mam do tego jeszcze wyczucia, ale myślę, że to przyjdzie po prostu z czasem, bo jak będę grał dłużej tą postacią, to będzie dobrze. Dobra, minuta minęła. No, a 40% jeszcze, 40%, to nie jest aż tak mało. Ale... Kurde! No nie, zginąłem po raz kolejny. Dobra, 36% zostało, 35%, minuta 20. Mi się wydaje, że jakby fajnie było, jakbyś przed dwoma minutami byśmy ją skończyli, to ja bym był nawet usatysfakcjonowany. O, no nic nie dostała, nic nie dostała. Za szybko bije. Teraz chyba odleci, tak? Tak, pięknie. O, dostała z piłeczki. O, jeszcze dostała z powrotem. O kurde, no to teraz dobrze poszło. Pięknie! Pięknie! Ale piłka dobrze poszła. Patrzcie, 2%. Już nie żyje praktycznie. I koniec. Ja zabiłem. Bardzo super. Bardzo dobrze mi wyszła ta rozgrywka. Słuchajcie, minuta 52 sekundy. Może nie jest to jakiś topowy czas, ale wydaje mi się, że to i tak jest naprawdę dobrze. Do tego gwiezdny żeton oczywiście. No i co mogę powiedzieć? Plus 20, plus 1, no i super. Mamy kolejną dużą skrzyneczkę, którą myślę, że sobie otworzę. No kurczę. Tak mi dzisiaj dobrze idzie, to może sobie otworzę. Do Barleya 30. Doro! O kurczę, dziękuję. Do Rosy 50. To mi się naprawdę przydało. Bo ja Rosą uwielbiam grać. No i cóż, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, no to...
chyba musicie zostawić łapkę w górę, tak? Tak wypada po prostu. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować kanał Pieseł Kifi, bo na kanale Pieseł Kifi od teraz będą filmy pojawiać się regularnie. Także subskrybujcie kanał Pieseł Kifi, bo tam jest więcej kontentu z innych gier, nie tylko z Brawl Stars. No i co mam w ogóle powiedzieć? Zapraszam jeszcze na Discorda i do zobaczenia, siema. Cześć!